Niewiele osób na świecie może pokonać mega bogatego gracza Radka Foxa. Ale dzisiaj ma godnego przeciwnika. Rany, Julek, nie spodziewałam się tak zaciętej gry. Dawaj! Nie! Jak to? O, to niesprawiedliwe! Użył lotu overpower! Muszę się na nim zemścić. To twoja wina. Proszę pana, może zagramy zespołowo? Ćwiczyłem. Z tobą to będzie natychmiastowa przegrana dla nas obu, Kacper. Mam fajnego kolegę z drużyny. Powinienem zadzwonić do Jetta. Spłukany Jet też uwielbia gry. Ale w przeciwieństwie do Radka nie ma nawet pieniędzy na jedzenie. Coś widzę. Mam nadzieję, że to jadalne. Może to jakiś cukierek do gier? Spróbujmy. Au! Fuj, mój ząb! Hej, kto do mnie dzwoni w tak niedogodnym momencie? Halo? Cześć, Jet. Pilnie potrzebuję kolegi do drużyny. Wybacz, szukam teraz żarcia. I nie mam gamepada. Wszystko załatwię. Poczekaj na samochód. Ale... dzięki, stary. Och, a kto to jest? Imię i nazwisko Jet Wong. 17 lat. Stan biedny i głodny. Hej, chodź tutaj, dzieciaku. Pan Radek czeka na ciebie w swoim apartamencie. Skakuj do samochodu. Nie. Nie chcę nigdzie jechać. Może kilka burgerów sprawi, że zmienisz zdanie? Co? Żarcie? O, jestem taki głodny. O, rany. Ale aromat. Nie mogę się oprzeć. Muszę się rozgrzać przed meczem. Profesjonalny gracz powinien naciskać przyciski z prędkością światła. Nie dam moim przeciwnikom ani jednej szansy na wygraną. Proszę pana, przyprowadziłem pana przyjaciela. Chodź, kolego. Świetnie. Cześć, Radek. Jak się masz? Przygotujmy się. Została godzina do bitwy. Jest pewna sprawa. Widzisz, nie mogę grać na pusty żołądek. Mówisz i masz. Kacper, chwileczkę. Masz obiad, kolego. Proszę bardzo. Wow, niech mnie ktoś uszczypnie. Kacper, co to jest? Jedzenie z wysokim cholesterolem źle wpływa na reakcję. Wiecznie jest z czegoś niezadowolony. Cudowny cholesterolu, byłeś tak blisko. Nie martw się, bracie. Kacper, pospiesz się. Wszystko naprawimy. Przepraszam za nieporozumienie. Wow, nieźle. Opsiu! Opsiu! Zapomniałeś, że jestem uczulony na wasabi? Czy on mi to mówił? Teraz sushi też zniknęło. Może uda mi się chociaż zabrać okruchy z klawiatury. O, proszę pana, przyniosłam nowe danie. Zdecydowanie nie ma tu wasabi. Pączki? Nie! Uwielbiam je! Co? Nie! Przestań! Boże! Kacper, co ty robisz? Cukier szkodzi oczom. Jak on będzie grał? Jet potrzebuje witamin, marchewek i brokuł. Jedz, kolego. Widzisz? Cóż, dziękuję. Już nie jestem głodny. Świetnie. Czas wracać do gry. Weź złotego gamepada. Teraz wszystkim pokażemy. Chodźmy. Ale Jet nie podziela entuzjazmu Radka. No dalej. Szybciej. Jak ci amatorzy wygrali? Hej, powinieneś lepiej przygotowywać się do gier. I może jeszcze się umyj. Kacper, przygotuj pokój dla naszego gościa. O, pączki! Mam was! Nie uciekniecie! Nareszcie! Jestem w niebie! Ups, nie tam. Potrzebuję planu B. Kacper, możesz wstać z mojego krzesła? Przepraszam, panie Radku, tylko rozgrzewałem komputer. Jaki masz wynik? Dość kiepski. Co? Jet! Co jest z tymi ciuchami? O, cześć! Podoba mi się mój nowy pokój. Dzięki! Kacper, przynieś transformator rzeczywistości. Musimy wybrać dla niego porządny strój. Chciałem powiedzieć... A, nic nie widzę. Co to jest? Więc proszę o słuchawki. Dzięki. Zaczynamy. Radek, co się dzieje? Dobra, przerzućmy się na coś fajniejszego. Wow, super! Zabawne, ale zbyt niepraktyczne. Następny. O, tak jest lepiej. Tak, jest stylowo, ale przyjrzyjmy trochę więcej. Co jeszcze mamy? Nie znam się na tym. Jestem pewien, że jest tu coś fajniejszego. Wow! Ej, podoba mi się! Tak, super, ale czegoś brakuje. Tak jest. Słuchawki też. No i co to za gracz bez gamepada? Tylko to, czego potrzebujemy. Dwa byłyby jeszcze lepsze. Ha, nieźle. Tak, czekaj, czy to jest prawdziwe? Dynamit. Dzięki, Radek.
Jesteś prawdziwym przyjacielem. Piątka. Jesteś niesamowity. Teraz wyglądasz jak prawdziwy zawodowy gracz. Świetnie. Jezu, jaki fajny komputer. Nawet mi się taki nie śni. Hej, teraz nauczmy tych nubów grać. Tak. Chłopaki bardzo się starają, ale coś wyraźnie idzie nie tak. Czy znowu przegrają? Ego Radka tego nie wytrzyma. To niemożliwe. Byliśmy o krok od zwycięstwa. Coś mi nie pasuje. Myślę, że to oszuści. Ale jak mamy to udowodnić? Znam jeden sposób. Halo? Potrzebuję twojej pomocy. Możesz sprawdzić, co się dzieje? Hej, kto wyłączył światła? Nie wiem, niczego nie dotykałem. Ekran po prostu zgasł, kiedy zacząłeś dzwonić. A co jeśli twój dom jest nawiedzony? Cześć, młodzieńcy. Dzwoniliście do hakera? Wszystko sprawdzę. Więc musimy zhakować tę grę. Teraz przyjrzę się zapisom systemowym. Widzicie? To zdecydowanie oszuści. Można ich jakoś znaleźć w internecie? To bardzo drogie. Hej, gdzie mój kamerdyner? Nieważne, zapłacę sam. Tyle powinno wystarczyć. Okej, dobrze. No to prześledźmy jego adres IP. Tak, nie uwierzycie, ale trop prowadzi do pokoju obok. Chodźmy to sprawdzić. Ach, byłem tak podekscytowany, że prawie zapomniałem swojego urządzenia. Powinienem bardziej uważać. Kto tam? Hej, widzisz to, co ja? To niemożliwe. A, to nie fair. Co powiedzie na to? Cóż, ma spore kłopoty. Hej, cześć. Hej, dokąd idziesz? Stój! Ach, kolejny zadowolony klient. Fajnie jest pomagać ludziom. Co? O, gdzie ja jestem? Co to za miejsce? Wydaje się znajome. Skąd się to wzięło? Nie jest złe. Co? Kto tam? Przytulmy się. Chodź tu, człowieku. Hagi-wagi! Pomocy! Jest za szybki! Nie mogę uciec. Hej, mam blaster. Dlaczego ja uciekam? Ręce do góry. Przestań! Nie strzelaj! Żartowałem! Co? Chwileczkę. No dalej! Działaj! Powinieneś umyć zęby. Fuj! Przepraszam. Dobra, teraz mogę biec. To tylko sen. Co? O nie! Hej, to moja ofiara. Znajdź sobie kogoś innego. Pomocy! Mamusiu! Nie, nie, przestańcie. Nie, proszę. Dałeś się nabrać. Żałuj, że nie widziałeś swojej miny. Dawno się tak nie uśmiałem. Co? A, to ty. Zapomniałam, że mam ten kostium w domu. Dobra, wciskam to. Nie działa. Dziwne. Tak, chyba wiem, co robić. Kto stworzył ten poziom? Już mnie głowa boli od tych zagadek. Hej, grasz w Testerocie? Jed, jesteś nieaktualny. Jestem zaskoczony. Masz, twórcy przesłali mi tajną kopię nowej gry. Wow, Rainbow Friends? Chcę spróbować. Zagrajmy. Star, na pewno ci się spodoba. Ha, wygląda ciekawie, muszę przyznać. Zbadam tu wszystko. Super! To naprawdę fajna gra. Dzięki, że się podzieliłeś, brachu. To nic wielkiego. Hej, masz domyślną postać. To oczywiste, że jesteś nowicjuszem. Zobacz, jak wygląda bogata postać. Dokładnie. Też taką chcę. Pokaż mi, jak odblokować takie fajne rzeczy. Tu jest jeszcze więcej gadżetów od twórców. Sprawdź to. Sprawdź, że za nie mówisz. Szanowni Państwo, poznajcie człowieka, który zajmował czołowe miejsca we wszystkich turniejach e-sportowych. Słynny rekordzista, który w młodym wieku stał się najlepszym i najbogatszym graczem w historii. To sam Radek Fox! Kilka spoko akcesoriów nie zaszkodzi. Mogę sobie pozwolić na patrzenie na świat przez złote okulary. Więc co mnie czeka? Hej, smog to za dużo nawet dla mnie! To też niewygodne. Uwierzcie mi. Co to jest tu licha? Mikrokoń? Za kogo wy mnie uważacie? O, to jest to. Mój osobisty tron. Wygodny i bez smoczych łusek. Powinienem pamiętać, że słuchawki Mami Longlegs to zły pomysł. Przynajmniej korona mnie nie dusi. Teraz jestem gotowa, aby wygrać Mistrzostwa Świata w grach 2x2. Cóż, co myślisz o tym, arcydziele? Myślę, że dzięki twojej kampanii reklamowej konkurs przyciągnie wielu widzów.
Tylko spójrz na chwilę, proszę. Przez ciebie przegrałem. Muszę ciężej trenować, żeby samemu zdobyć mistrzostwo 2x2. Po co się denerwować i starać, skoro można trochę oszukać? Kody do wszystkich gier? Nigdy tego nie zrobię. A może myślisz, że nie jestem wystarczająco silny, żeby sam wygrać? Zejdź mi z oczu. Hej, przez ciebie moje ulubione słuchawki wyleciały przez okno. Oto nowość. Mam nadzieję, że się nie zepsuły. Ale wygodnie. Nie słyszę muzyki, ale wyglądają elegancko. Może znajdę tu coś jeszcze? Będzie z tym mały problem. To wszystko twoja wina. Natychmiast oddaj mi słuchawki. I nie wracaj bez nich. Bo inaczej stracisz premię i cię wywalę. Dobra, Radek, uspokój się. Muszę skoncentrować się na moim celu i kontynuować drogę do sukcesu. A do tego potrzebuję więcej treningu, aby sam wygrać zawody 2x2. Ale gdzie znajdę przeciwnika i kolegę z drużyny silniejszego ode mnie? Nigdzie! Radek, jak prawdziwy gracz, poważnie myśli o zdobyciu pierwszego miejsca. Hej, Steve, potrzymaj! Dziki tygrys! Kajnia! Moja pięść jest tak silna jak mój duch. Cóż, złota klawiatura nie przeszła testu uderzeniowego. A, niech ktoś mi przyniesie trochę lodu! Gdzie u licha franek jest tak długo? Może znajdę coś bardziej wartościowego. Będę musiał naprawić swój błąd. Hej, czy mógłbyś zwrócić te słuchawki? Wypadły z okna tego domu. Nie, nie tak szybko. Znalazłem je, więc najpierw daj mi coś w zamian. O, nie mam nic ze sobą. Ale to są słuchawki samego Radka Foxa, najlepszego gracza na świecie. Zabierz mnie do niego, a jeśli to prawda, osobiście je zwrócę. Chodź za mną. Och, prawie zapomniałam o alarmie. Tak jest lepiej. Nie od parady chodziłem do szkoły tańca przez 5 lat. I miło jest nie mieć nikogo, kto by mi przeszkadzał w koncentracji. Proszę pana, mamy gościa i coś panu przyniósł. Co? O, tracę równowagę! Au! Znowu ty? Przez ciebie moje gamepady wyleciały przez okno. O, widzę je. Biegnij za nimi, bo nie ręczę za siebie. Ciekawe, co dzisiaj znajdę. Wow, ale łup! Nie potrzebujesz ich, więc je zatrzymam. Dzięki! Hej, to należy do kogoś innego. Nie dotykaj! Nie! I nie wracaj bez nich. O, prawdziwy Radek Fox. Prawdziwy bezdomny? Uwielbiam twoje mieszkanie. I przyszedłem ci zwrócić słuchawki. Dzięki, są dla mnie bardzo cenne. Wygrałem je w swoim pierwszym turnieju. O, ten kilof jest zrobiony z prawdziwych diamentów. Odłóż to! Co jeszcze tu jest? Jakie urocze figurki! Proszę nie dotykać niczego bez mojej zgody. Hej! Ta lalka jest z gry, prawda? Słuchaj, czy przypadkiem nie musisz iść do domu? Albo gdzie mieszkasz? Uff, czekaj. Nie, nie, nie! Może zrobimy bitwę na zabawki? To przedmioty kolekcjonerskie. Trzeba z nimi uważać. Przy okazji, co w ogóle robiłeś, kiedy tu dotarłem? Nie mogłem znaleźć porządnego partnera, więc sam przygotowywałem się do zdobycia mistrzostwa. Więc przetestujmy mnie. Odwróć gamepada. A, zagramy teraz? Jeśli chcesz, chodźmy sprawdzić twoje umiejętności. Jesteś pewien, że to bezpieczne? Nie czuję się komfortowo. 9 na 10 czeków w tej kapsule gracza przeszło prawie bez problemu. Nie brzmi to zbyt kojąco. Spoko, będzie dobrze. Mam taką nadzieję. Póki co załóż kask. Jak chcesz. O, to łaskocze. Skanowanie zaraz się rozpocznie. Jesteś gotowy? Chyba tak. No to zaczynamy. A! Czekaj, czy naprawdę dym ma zniknąć? Najwyraźniej chodzi o to, że liczby na skali bogactwa są za niskie. Ale to było wystarczająco oczywiste. Zaraz, chyba nie ma tu pomyłki. Powiedz mi szybko, boję się. Skala umiejętności gracza. Mamo! To nie może być prawda. Jego wyniki są wyższe niż moje. Maszyna nie kłamie. Jet, mam dla ciebie dobrą wiadomość. Może mam teraz supermoce? Nawet ja jestem trochę zazdrosny o te wyniki. Spróbuję przeczytać w jego myślach. Jesteś urodzonym graczem. Masz wszelkie szanse zostać moim partnerem. O czym myślisz? Nie potrafisz nawet dobrze trzymać gamepada. Chodź, zrobimy z ciebie cybergwiazdę. Nie możesz być w drużynie w takich ciuchach. A co jest z nimi nie tak? Nie,
martw się, mój asystent sobie z tym poradzi. O, chyba wiem, co masz na myśli. To on, prawda? Goni za jakimś gościem. Oddaj gamepady! Należą do kogoś innego! Nie, nie ten asystent. Mam kogoś bardziej wydajnego. Okti! Czym mogę panu pomóc? O co chodzi z tą technologią obcych? Nie bój się go. Okti, pomóż Jetowi znaleźć odpowiedni luk gracza zamiast tych łachów. To trudne zadanie, ale wykonalne. Skanowanie. Muszę zrobić pomiary. Określanie szerokości, wzrostu, rozmiaru stóp oraz rozmiaru uszu i głowy. Au, 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 mam łaskotki. Przestań. Pomiary zostały wykonane. Zbliżają się opcje odzieży. Gotowe. Wow, przebrałem się w mgnieniu oka. To całkiem wygodne. Te ubrania idealnie pasują. Jeszcze nigdy nie czułem się taki fajny. Pozostałe ostatnie szlify? Widziałem to w magazynie o modzie, który znalazłem na śmietniku. Jesteś nie do poznania. Czuję się jak milion dolców. Nie tylko mi podziękuj. Ups, przepraszam. Okti, dobrze się spisałaś. Cieszę się, że ci się podobało. Teraz muszę zaczerpnąć powietrza. To co, zagramy w końcu? Tak, czas wystawić cię na próbę. Nie zawiodę cię. Odwróć to. Pamiętaj już, jak to dobrze trzymać. Nie jestem pewien, czy mój megatest się nie mylił. Cóż, przetestujmy twoje umiejętności w Trum Justice. Dlaczego nie blokujesz moich ataków? Tak będzie bardzo łatwo cię pokonać. Użyję kilku prostych kombinacji. Nie sądziłem, że granie w takie gry jest takie trudne. Jak Radek to robi? W ogóle nie mam HP. Robisz to wszystko źle. Widzisz? Wygrałam nawet nie próbując. Naprawdę źle mi poszło. Dasz mi jeszcze jedną szansę? Dobra. Hej, uważaj. Co ty wyrabiasz? Będzie mi wygodniej grać w tej pozycji. Teraz zdecydowanie jestem gotowy na rewanż. No, jak chcesz. Lecimy. Hej, jak tak bardzo zmieniła się twoja taktyka walki? Okazuje się, że nie jesteś tak silnym przeciwnikiem. Nic nie rozumiem. To tak, jakbym walczył z zupełnie inną osobą. Znowu przegapiłeś cios. Tak, wygrałem. Jaki ty masz pseudonim? Jetbat? Jak nie topesz? Czuję się bardziej komfortowo grając do góry nogami. Ja nigdy nie przegrałem. Ha, a masz. Łapata żółwia. W końcu zawsze trzymałem gamepada prawidłowo. I po raz kolejny cię pokonałem. To szaleństwo. Może moje urządzenie nie działa poprawnie. A gdybym spróbował jego sposobu gry? Zaufaj mi. To przeniesie twoje umiejętności na wyższy poziom. Zobaczymy. To niezwykłe, ale jestem w tym całkiem dobry. Nie relaksuj się, Jet. Moje zwycięstwo jest bliskie. Zaraz cię znokautuję. Ha, zrobiłem to. Jej, znowu jestem najlepszy. Hej, gdzie on poszedł? Na serio? Och, przepraszam, musiałem natychmiastowo wyjść. Ech, beznadzieja. Czy możemy kontynuować nasz trening? Kody? Naprawdę chcesz wygrać za wszelką cenę? Nie, nie, to już przeszłość. Dawno temu popełniłem ten błąd. Ej, trafiłem cię! Znowu przegrałem! Nie mogę już wytrzymać! Rok musi być bardziej ostrożny, jeśli nie chce stracić wszystkich punktów życia. Co to? Jakaś ulotka? Ogłoszenie z oszustwami, które pomogą mi wygrać? Mam już dość tracenia punktów w rankingu. To moja ostatnia nadzieja. Jak mogę ci pomóc? Chcę od ciebie kupić kodę. Spotkajmy się o 5:00 przed wysypiskiem. Muszę pozbyć się dowodów. Świetnie. To chyba miejsce spotkania. Gdzie ona może być? Tu nikogo nie ma. Psst. Czy to ty dzwoniłeś rano? Oto twoje kody. Dawaj kasę. Proszę. Dobrze. Żegnaj. Czekają mnie osiągnięcia w grze. Ciekawe, co ona tam robi. Zamknij to. Ja tu pracuję. O, przepraszam. Teraz wszystkim pokażę, kto jest prawdziwym graczem. To mój moment, na który czekałem. O, nie, jeszcze nie. Oto on! Z tym pendrive'em wygram każdą grę. Już tylko kilka kroków do sukcesu. Szykujcie się, fajny roch! 1, 2, 3, 0 zaczyna! Na procesor, co się dzieje? Czy coś się pali?
Policja! Aresztujemy cię za łamanie prawa gry! Oficer Lucyna jest na miejscu. Wszystko jest pod kontrolą. Nie poddam się bez walki! Nie bez powodu tyle grałem w Mortal Kombat! Chwila, ale to ty mi to sprzedałaś! Tak! Działam pod przykrywką. Idziesz z nami! Poczekajcie chwilę, 5 minut, muszę skończyć grę! Miejcie sumienie! Przestań marnować nasz czas! Nie! To już koniec gry! Roch idzie prosto do więzienia. Ale przy takim kiepskim połączeniu trudno nawet wsiąść do samochodu bez lagów. Co się dzieje? Gracz Roch długo nie zobaczy swojego ukochanego komputera. To twój nowy dom! Będziesz miał dużo czasu pomyśleć o swoim zachowaniu. Co, nie będę mógł grać? Nie mogę przytulić mojej ukochanej konsoli? Nie becz! O, czy to mój współwięzień? Wygląda bardziej jak postać z gry. Hej, możemy pogadać? Witaj, wędrowcze. Witaj w trum więzieniu. Nazywam się Joasia. Zbierz 3 monety, a dam ci za nie zaczarowany buchenek, który ci pomoże. Czy to jakieś zadanie? Będę musiał je wykonać. Jako wytrawny gracz nie będzie miał problemu z wykonaniem zadania w prawdziwym świecie. To chyba to miejsce. Ale co mam z nimi zrobić? Może uderzyć? To było łatwe. Teraz muszę je dać Joasi. Dziękuję, wędrowcze. Ukończyłeś zadanie. Oto twoja nagroda. O, dziękuję. Co w nim takiego zaczarowanego? Wow, to prawdziwy pad! Teraz nie będę się nudzić! W więzieniu gracze mogą tylko marzyć o fajnym pokoju. A wyłączcie słońce, chcę spać! Wow, skąd tu tyle neonów? Czy dostałem lepszą celę za dobre sprawowanie? To jak cyberpunk. Gdzie są wszyscy? Auć! Ale rzeczywistość okazała się dużo gorsza. Pobudka, śpiąca królewno! O, to był tylko sen. Możesz być ciszej. Pora sprzątać! Zobaczcie, jaki to bałagan! Ale to ty tu wszystko wrzucasz. Tak nie powinno być. Gdzie twoje maniery? Nie ma co kłócić się z nim. No tak, mam zaczarowany bochenek. Ciekawe, co ten pad potrafi. Może jest potrzebny do następnego zadania. Bluetooth jest włączony. Co tu się dzieje? Spróbujmy nią sterować. Wow, to serio działa. To będzie użyteczne. W misji sprzątanie można skorzystać z pomocy Joasi. To idealne rozwiązanie, żeby zaoszczędzić czas i energię. Tylko parę minut, kilka zamachów miotłą i ścierką i cela jest błyszcząca. Ale to wygodne, osobista usługa sprzątania. Ale kiedy sterujesz postacią, jesteś za nią odpowiedzialny. Bo jak naciśniesz zły przycisk, możesz ją skrzywdzić. O nie, Joasia traci punkty zdrowia. Czy wy w coś gracie? Ja im pokażę GTA. Ale pech, trzeba ją natychmiast uleczyć. Dobrze, nie martw się, zaraz ci pomogę. Ej, oddawaj! No, nie robiłam nic nielegalnego, tylko razem z Joasią sprzątaliśmy. Mogę całkowicie kontrolować więźnia? To zupełnie jak symulator strażnika. Ostrożnie. Wiem, jak mogę tego użyć dla dobra więźnia. Teraz będziesz sprzątać i przynosić mi pączki. Roch nie może żyć bez gier i gadżetów. Ale skoro nie ma prawdziwych, musi je sobie wyciąć z tektury. Ale tekturowych padów nie da się użyć. A kogo ja próbuję oszukać? Muszę wymyślić coś fajnego do roboty. Co można zrobić z 2 długopisami, gumką i piramidką z kubków? Tak jak kiedy byłem dzieckiem. Gra Angry Birds jest idealna, żeby rozwijać umiejętności snajperskie. Strzelanki nauczyły mnie, że odpowiednie oddychanie jest ważne przy celowaniu. Trafienie! Jestem świetnym strzelcem! Tak! Hej, nie krzycz! Przeszkadzasz mi w myśleniu o ciastkach!
Halo! Przepraszam! Oto moja szansa. Czas odzyskać mój legalnie otrzymany pad. Ostrożnie. Już dostarczyli! Udało się! Właśnie po to ćwiczyłem w grach umiejętności ninja. A kiedy nie ma strażnika, można się zabawić. To mi pomoże. Gra w Angry Birds się przydała. Bezpośrednie trafienie. Mają tu dobre Wi-Fi. No to mi świecie nie ma nic lepszego od ciastek. Nie teraz. Przeszkoda na mojej drodze? No to czas na limbo! W tym jestem najlepszy. To było bardzo dziwne. Ale przynajmniej mogę dokończyć rundę. Prawdziwy gracz jest gotowy na każde wyzwanie. Teraz twoja kolej. Zobaczmy, jaka jest twoja taktyka. Mam trudnego przeciwnika. Nie poddam się. Ale czasami miło zagrać przeciwko komuś mądremu. W przypadku Rocha, przeciw samemu sobie. Jak się ruszyć? To remis. Ale zacięta walka. Hej, Joasiu, chcesz zagrać? O, to jak walka z botem? Nuda. No nie! Wow! Gdy zauważysz nagle całą kombinację kodów, którymi można otworzyć kraty, nie ma czasu do stracenia. Muszę je wypróbować. To nie to. Nie działa. No już! Nie wierzę, że mi się udało. O, to takie ekscytujące. Aż się pocę. Super, strażnik chyba śpi. Ma włączony komputer? Nie powinienem wyjść tymi drzwiami. Moja wolność i konsola czekają na mnie. Ale kilka minut gry nie zaszkodzi, prawda? Brakowało mi wyzwania. Ej, co ty tu robisz? Wygrywasz? Dobra robota, pokaż im! Okazało się, że Franek też jest fanem elektronicznej rozrywki. I kiedy strażnik jest w wirtualnym świecie, Roch powinien znikać. Spójrz, wygrałem! Gdzie on się podział? O nie! Niemożliwe! Uwaga, wszystkie jednostki! Uciekł więzieni! Co? Muszę go sam złapać. Jak będę w tym biegał, szybko mnie znajdą. Muszę się przebrać. Nie zapomnieć, żeby pomieszać ślady. Dobrze, że dużo grałem w Just Dance. Żeby uchronić się przed złapaniem, gracz musi pozbyć się więziennego stroju. Ale mamy tu wybór. Muszę się upodobnić do reszty klientów. Nareszcie zmieniłem skórkę. A koszula jest fajna. Pasuje mi. O nie, plakat z poszukiwanym. Łatwo mnie znajdą. Muszę użyć moich umiejętności z Painta. Tak lepiej. Już tu jest? Gdzie on poszedł? Będę udawał manekina. Mam cię! Myślałeś, że uda ci się uciec? Haha, ale naiwny. Czego pan ode mnie chce? Nie udawaj, nie jestem głupi! Pasujesz do opisu przestępcy. To musi być jakaś pomyłka! Roch miał dużo szczęścia. I udało mu się dokończyć misję. Zwycięstwo jest moje! Przyjaciele, jeśli podobał wam się ten filmik, nie zapomnijcie go polajkować. Dajcie nam znać w komentarzach, jeśli chcecie zobaczyć więcej nagrań z mojego pudła. Nie zapomnijcie zasubskrybować i kliknąć dzwonka.